No co ona w sobie takiego ma, że jest na okładce? Ja tyle lat się staram, skończyłam szkołę aktorską, mam warsztat, a nikt nawet nie zna mojego nazwiska. W czym ja jestem od niej gorsza? W niczym, Aniu, nie jesteś gorsza. W Polsce kwestia jest tego typu, że żeby zostać celebrytką, wystarczy pokazać cycki. A doświadczenie, jakiś warsztat, cokolwiek? Po co ci to? Nie jesteś w Stanach. Nie, myślę, że to nie do końca tak, jak mówisz. Udowodnię ci to. A co zrobisz? Wygeneruję celebrytkę. Mało tego, zrobię to w miesiąc. Co dla ciebie znaczy słowo celebryta? Celebryta to jest osoba gdzieś tam rozpoznawalna, która zazwyczaj się pokazuje na łamach różnych plotkarskich blogów albo w gazetach. W tym momencie to już ciężko powiedzieć, że to jest osoba, która ma jakiś specjalny talent. Celebryta? Jakaś znana osoba, ważna. Ktoś, kto pojawia się bardzo często w mediach. No, ktoś, kto osiągnął w życiu więcej niż przeciętny człowiek na przykład. Lub ktoś, kto jest sławny po prostu i cieszy się tym, co robi. Wydaje się, że potocznie to jest osoba, która chyba dużo nie musi, a wystarczy, żeby bywała, tak? Że jest, wystarczy, że jest, tak? Tym się różni celebryta od gwiazdy. Ale ja wcale nie wiem, czy mam rację. A ktoś popularny, kto nie ma tak naprawdę żadnych wartości. A jak według ciebie zachowuje się celebryta? Zależy jaki, zależy, czy ma klasę. Szpanuje. Hajsem i wyglądem i ubiorem i wszystkim. Na pewno nie tak, jak się pokazują, jak się zachowują. Moim zdaniem powinien się zachowywać jak normalny człowiek i nie wywyższać się tym, że ma pieniądze po prostu. Nie powinien się tym wywyższać, tylko pozostać tym, kim był na początku. No bo zupełnie inaczej zachowują się celebryci w Stanach Zjednoczonych, a inaczej w Polsce. Zależy mu, żeby być na świeczniku cały czas, żeby robić jakieś skandale. Z tego, co ja widzę, jak się powinien zachowywać, w ogóle nie powinien istnieć. A czy znasz może taką osobę jak Beata Pruska? Nie. 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 Nie jest mi znana. Nie. Nie. Z punktu widzenia fotoreportera, celebrytami są wszystkie tak zwane gwiazdy z mikrofalówki, czyli takie szybkie twory ostatnich wydarzeń decydują o tym, kto jest celebrytą, a kto nie. Gwiazda z kolei, z punktu widzenia fotoreportera, jest, jak ja już wcześniej wspomniałem wiele razy, długo i namiętnie wypiekaną pieczenią. To są dwie różne rzeczy, celebryta a gwiazda. Ostatnie publikacje na portalach plotkarskich, jak również w tabloidach, pokazują, że talent absolutnie nie jest potrzebny do tego, żeby zostać celebrytą, ponieważ mamy bardzo wielu zdolnych ludzi, artystów, aktorów, śpiewaków i różnych innych magików. Mamy naprawdę zdolnych ludzi, a uwagę skupiają totalne beztalencia. Czasem z nazwiskiem, czasami gdzieś jakieś przypadkowe twory układów i układzików i tutaj jest totalna rozbieżność i straszna niesprawiedliwość wobec ludzi, którzy faktycznie mają coś, co mają przede wszystkim talent. Najprostszym patentem na to, żeby osoba nieznana w show biznesie zaczęła być znana w myśl jakby amerykańskich stereotypów, powinna się puścić z jakimś znanym kimś, nagrać to telefonem i wypuścić, że niby zgubiła telefon w taksówce w tabloidach. Nagle się robi szum, tak? Później randka, później to, później tamto, ale to jest najprostszy patent. Zresztą Ameryki nie odkryłem, bo bardzo często się tak dzieje. Różne są psychologiczne determinanty tego, że ktoś chce zaistnieć w mediach. Możemy je podzielić na dwie grupy w dużym uproszczeniu. Są osoby, które będąc sprytnymi, mądrymi potrafią media wykorzystać. I to nie jest stricte parcie na szkło, tylko to jest umiejętność zaistnienia w dzisiejszym świecie, gdzie media mogą być
ważnym środkiem reklamy, promocji, budowania wizerunku. Dzięki temu czerpiemy wiele korzyści, wiele profitów. Nie tylko istniejemy, jesteśmy specjalistami, czy jesteśmy gwiazdami, które dzięki temu, że są rozpoznawalne, lepiej się sprzedają. Jeżeli jest to uczciwa praca, jeżeli to jest talent, jeżeli to jest jakaś umiejętność, to tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Druga grupa takich czynników psychologicznych, gdzie osoby tak naprawdę nie legitymują się niczym specjalnym, czyli żadnym talentem, wynika, możemy powiedzieć, z zaniżonej samooceny, z wielu kompleksów, z takiej nieumiejętności znalezienia innego pomysłu na siebie. Wtedy jest to duża tragedia, bo ktoś taki przez istnienie w mediach tak naprawdę rozumie swoje być albo nie być. To są często osoby, które są bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, czasami infantylne, ale muszą istnieć, bo inaczej w ich mniemaniu zupełnie by nie istniały. Ten wizerunek medialny, tak jak taki awatar, to jest ich na początku drugie życie, a później życie realne, czyli one się utożsamiają ze swoim wizerunkiem. Tak naprawdę są bardzo nieszczęśliwe, bo media są kapryśne, publiczność jest kapryśna i jeżeli za tym nic nie stoi, jeżeli nie ma żadnego talentu, jeżeli nie ma niczego, co tak naprawdę ma wartość, to jest byt bardzo krótki i pytanie, co później? Właśnie jesteśmy przed przygotowaniami na pierwszą imprezę. Jestem ciekawa, jak wyjdą starania całej ekipy. Mam nadzieję, że będzie wszystko super. Zobaczymy, jak wyjdzie na imprezie, że się uda, że cel, który chcemy osiągnąć, będzie osiągnięty. Wiesz co, ty jesteś teoretycznie. To znaczy, wiesz, mi się bardziej podoba tamto. No. Tak, ona będzie bardzo fajnie dopasowana, wiesz? Ona ma słabo, bo taka też jest rozpięty. Ona ma tu być luźna na ramionach, także nie martw się, bo ona troszeczkę będzie tak spadać. Widzicie od razu, także jeszcze fryzura jest zupełnie inaczej, to będzie wyglądać. No, wiesz co, no dobra. Żeby to się powiedzieć, co się dzieje, nie? Żeby, no, przepraszam. Żeby nie była, właśnie, żeby to nie było pośmiewisko. Żeby to nie było pośmiewisko. To jest złoto, jest przeźroczyste, tylko że widać wszystko naraz. Jeżeli karierą celebryty, kreowaniem jego wizerunku kieruje ktoś inteligentny i sprytny, to jest ogromna szansa, że faktycznie wykreuje celebrytę. Może nie gwiazdę, bo pytanie, czy jakiś talent tam ukryty jest, a może okaże się, że ten diament dopiero oszlifowany będzie pięknie błyszczał, ale jeżeli kierujemy taką karierą, czasami celebryta sam to robi sprytnie, to bardzo łatwo jest zaistnieć. Wystarczy się pokazać, wystarczy zwrócić na siebie uwagę, plotka, jakiś mały skandal i tak naprawdę już mamy celebrytę. Później trzeba się utrzymać i to jest walka często na śmierć i życie, bo jeżeli pokażemy kawałek piersi, no to co trzeba później pokazać, żeby w miesiącu kolejnym o nas pisano? Więc eskalacja tego, jak istnieć, jakich środków używać, no czasami to przyprawia o zawrót głowy. Ale myślę, że jest duża szansa na taką zabawę czyimś wizerunkiem. Pytanie tylko, na ile to nie jest zabawa czyimś życiem. Tak, teraz jest teraz lepiej. Super, strzywamy to, strzywamy to i od razu to doszywamy. Ona jest bardzo ordynarna. A możemy nałożyć jeszcze to, co zaproponowałaś na początku i wtedy wzięlibyśmy te buty, wiesz, które... Nie sugerujcie się też tym, że ona teraz, wiecie, ma koka na głowie i jak taka Marysia stoi, to nie? Wiecie, o co chodzi? Bo ona będzie zupełnie inaczej wyglądała, ta sukienka na niej, ona włosy zmieni i ma klej. Więcej, tu widać pupę, tu widać biust. No i tu można zadziałać też trochę, tak, wiesz, włosami, falami, czymś takim, możesz, wiesz, i wiesz, dodatek i też mogę tutaj dać na szyję, dobra, na ręce. Nie tracimy czas, to mamy ją, tak. Fotoreporterzy mają we krwi robienie, jakby fotografowanie, rejestrowanie wszelkich ciekawych, niecodziennych sytuacji. Nie ma tutaj złotego przepisu na to, żeby ktoś przykuł swoim zachowaniem uwagę fotoreporterów. Wiadomo, że jednym z prostszych patentów na to jest zrobić coś wyjątkowego, tak? Nie wiem, mało tutaj wyszukany sposób na to, żeby wyskoczyć z dekoltem, żeby tam, nie wiem, wypadł cycek albo coś w tym stylu. Chociaż, tak jak powiedziałem, no to są pierwsze z brzegu jakieś takie trygi, które w kraju mucherowych beretów na pewno będą przykuwały uwagę, jakby na to nie spojrzeć. Jak wspomniałem wcześniej, trzeba też wiedzieć, z kim się puścić, tak? A i w tych przypadkach nie ma 100% gwarancji, że to działa, bo większość naszych tutaj, można powiedzieć, celebrytów i
panów pod tytułem Casanova w show biznesie używa często stwierdzenia: nic ci nie da tyle, ile obiecać ci mogę ja. Więc i to opuszczanie nie jest stuprocentową gwarancją, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces albo przegrzać się od flesza fotografów przy boku tak zwanego Casanowy. Jeszcze jeden skandal w internecie, film, upragniona sława zapuka do drzwi. Pośród celebrytów pokażesz swą twarz, czy wystarczy sprytu, duże szanse masz. Dlatego mówisz mi, że zrobisz wszystko do stracenia, dobrze to wiesz, nie masz nic. Z mojego punktu widzenia, ażeby zostać celebrytą, trzeba przede wszystkim wiedzieć, z kim się spotkać. Zazwyczaj są to osoby, które mają jakieś tam układy i układziki, ponieważ od tego tak naprawdę wszystko zależy, a nie od tego, czy ktoś jest zdolny, czy niezdolny. To jest Beatka. Beatka, powiedz coś o sobie dzisiaj. Co mogę powiedzieć o sobie? Normalna dziewczyna, która w ciągu krótkiego czasu ma stać się celebrytką. I oto Tomasz, mamy cię wprowadzić na salony. Stresujesz się bardzo tym wyjazdem, czy nie? Nie, nie stresuję się. Jestem bardzo podekscytowana, ale się nie stresuję. Aha, a powiedz, mi, tak z ciekawości, czego chcesz zostać celebrytką? Ja czemu chcę? Chcę zobaczyć, jak to jest. Tak? Zobaczyć, jak to jest, zobaczyć, co inni ludzie przeżywają. Ale wiesz, że tak normalnie w naszym środowisku to, jak na kogoś się mówi celebryta, to nie jest takie najfajniejsze, nie? To nie jest fajne. No. Ale nie przejmuj się w tym naszym zobaczymy, tak zwanym... Zobaczymy, jak będzie ze mną. Na tak zwanym wsio-biznesie wszystko się może zdarzyć, wszystko. Wiesz? Wszystko. Zobaczymy, jak będzie ze mną. No, może będzie inaczej. No, nie boisz się, naprawdę? Idziesz nie na całość? Idę na całość, nie boję się. Okay. Jestem odważna. No to powiedz to głośno i wyraźnie do kamery. Jestem odważna i się nie boję. Jest jedno bardzo dobre w naszej Beatce, że się niczego nie boi. Natomiast tak naprawdę nie wie, co ją tak naprawdę czeka. Pewnie trzeba być odważnym. Wtedy się osiąga cel, co? Nie, te wszystkie, powiem ci szczerze, historie typu Paulo Coelho, to nie działa tak naprawdę. Będzie party. Będzie fan. Słuchaj, no ale tam wiesz... Zobaczysz na imprezie tyle gwiazdek, będą tam się, wiesz, fotografować, to tamto, siamto. Będą się patrzeć, co? No. Będą od razu obczaić, kim ty jesteś. Jestem pewny tego, że połowa ludzi nie zajarzy, że w ogóle jesteś na przykład pierwszy raz na takiej imprezie. Możliwe. No, dobrze wyglądasz. Słuchaj, oszukamy ich. Oszukamy, damy radę. Oszukamy ich na maksa. Żeby być celebrytą, będąc nawet wielkim aktorem, no to trzeba chcieć być celebrytą. To nie jest takie oczywiste. Trzeba bywać na rautach, na przyjęciach, na otwarciach nowych sklepów. Co Beata chce? Czy ma na tyle siły, że chce pójść, chce zrobić karierę w show biznesie, ale musi wiedzieć, jaka to ogromna cena, czy też powie, że była primadonną jednego tygodnia czy jednego miesiąca. Przez chwilę była, być może napisze książkę, że właśnie była. Rada jest jedna bardzo ważna. Za to bycie w show biznesie bardzo, bardzo płaci się. Słuchajcie, jesteśmy przed wejściem na 13 urodziny Fashion Magazine. To jest decydujący dzień dzisiaj dla Beaty, która postanowiła zostać nową polską celebrytką. Czy jej to się uda? Sam jestem bardzo ciekaw. Troszeczkę jej w tym pomogę. Idziemy razem dzisiaj na tak zwaną ściankę i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Czy nasza Beata zostanie tą właśnie celebrytką? I czy zachwyci tych wszystkich fotoreporterów, którzy tak naprawdę nie będą wiedzieć, co się dzieje? Jeszcze jeden skandal w internecie, film, upragniona sława zapuka do drzwi. Boś
wśród celebrytów pokażesz swą twarz. Czy wystarczy sprytu? Duże szanse masz. I dlatego mówisz mi, że zrobisz wszystko do stracenia. Dobrze to wiesz, nie masz nic. Tu brutalna walka wciąż trwa. Przegrasz, zostanie ci tylko wstyd. Tylko wstyd. Tylko wstyd. Każdy dzień planujesz, zawsze wiesz, gdzie są. W Polsce wystarczy dzisiaj pokazać, myślę, usta podciągnięte pod brwi, dekolt poniżej pępka i już jest się znany. Każdego trzeba szanować i mieć wielki szacunek do tego, co robi. Jeżeli wybrał sobie swoją taką drogę, a nie inną, że chce zaistnieć w mediach czy na portalach plotkarskich, no to jest jego sprawa, jasne. I jak to jego, gdzieś jego własne, w cudzysłowie, ego jest zadowolone i jego pycha, duma i cieszy się z tego, no to w porządku. Najważniejsi ludzie z gazet pierwszych stron, jesteś coraz bliżej, czujesz flesz i błysk. Może już za chwilę gwiazdą będziesz ty. Hej! Dobra. Agnieszka Orzechowska i Radek Majdan byli posądzani o tak zwany romans. To była jedna sytuacja, kiedy Agnieszka Orzechowska, z tego co wiem i słyszałem z plotek, podkreślam, umówiła się z fotografem i z Majdanem na randkę, o czym biedny Radek nie wiedział. A później się historia dosyć mocno rozhuśtała, że tutaj romans, że coś, że ten. Było to podkręcane ze wszystkich stron. Ale tak jak mówię, nie byłem świadkiem tej sytuacji i znam to z plotek. A więc przekazuję troszkę dalej. Dobrze to wiesz, nie masz nic. Tu brutalna walka wciąż trwa o nazwisko. Lecz gdy przegrasz, zostanie ci tylko wstyd. W dzisiejszych czasach, żeby być celebrytą, niepotrzebny jest warsztat, dorobek artystyczny, talent. Wystarczy, drodzy Państwo, w odpowiedni sposób, pewnie za odpowiednie pieniądze, kilka czy kilkanaście razy pokazać się w odpowiednich programach dobrze oglądalnych, być na odpowiednich bankietach, pokazać się w odpowiednich gazetach, że się tam coś nie zdjęło, bluzkę, coś, że się tam stringi ma na czole, czy coś takiego. To świadczy o troszkę o głupocie świata i niestety o tym, że media, z całym szacunkiem dla kamery, do której mówię, i że media troszeczkę zwariowały, co im z pełną odpowiedzialnością niestety, na co im zwracam uwagę. Ja pamiętam czasy, kiedy media były troszkę mądrzejsze i wtedy je się bardziej poważało. W tej chwili za wiele uwagi oddaje się plotce. Plotka jest bez sensu. Rozum ma sens, plotka jest bez sensu. Celebryta czasem to jest wynik plotki. To jest bez sensu. Celebryta to powinien być ktoś, kto wynika z talentu, z wiedzy, z mądrości, a nie z plotki. Trzeba się koniecznie otworzyć.
powiedzieć, jak uprawia się seks, powiedzieć, co jada się na śniadanie, powiedzieć o swoich dzieciach, być może fragment pozwolić nakręcić swojego domu. Jednym słowem, otworzyć się z nadzieją na to, że ktoś, czyli obserwatorzy, telewidzowie, to kupią. Nie cierpię, kiedy ktoś nazywa mnie celebrytą, tym bardziej, że nigdy o tego rodzaju popularność nie zabiegałem, ale brukowce, kolorowe media i portale internetowe, plotkarskie starają się dorobić taki wizerunek mi, że mnie na tym bardzo zależy. Pewnie mnie nienawidzą, bo powiedziałem parę razy to, co myślę o tego rodzaju publikacjach, o tabloidach, na czym żerują, co to jest warte i kim są, jakiego pokroju są ludzie, którzy redagują takie newsy, którzy pracują w takich mediach, jaki poziom sobą przedstawiają. Pewnie się mszczą. To sobie rozczeszamy trochę warkocza, żeby on był bardziej zaniedbany. A na to musicie wyjść. No raczej macie w kumę. Znaczy tą brakuje. Nie, nie. Ale powiem ci, że nie mam takie kotuny. Tutaj największe. To nie powykaj. Roxy! To jest piesek. Piesek. Kamera zostaje, a operator zakrywa oczy. Ostatni moment. Dobra, tylko to jest bez stanika. Ale to jest przyciele, więc to ci może dobrze trzymać. Tylko też będziesz musiała przymierzyć. To zapłaci. Nie, na ostatnią imprezę nasza celebrytka przyjechała limuzyną. Przyjechała z osobą rozpoznawalną, Tomkiem Puzonem. Dzisiaj jest zupełnie sama. Zobaczymy, czy zwróci uwagę fotoreporterów. Mogłyby się tak na ulicę, to co ona tutaj teraz zaprezentowała, taka kolekcja. Czy to jest coś, co można założyć na co dzień? Znaczy myślę tak, to generalnie zależy od osoby, jaki ma styl, jak się ubiera, jak najbardziej, pewnie większość dziewcząt by to założyła normalnie na ulicę. No ja bym ciężko się do tego chyba przekonywała, aczkolwiek może by się znalazło coś dla mnie dobrego, w czym bym naprawdę wyglądała super, ale nie, myślę, że ktoś na pewno by się znalazł. Żeby zostać celebrytą w dzisiejszych czasach, nie jest wymagany talent, warsztat. Wydaje mi się, że trzeba po prostu umieć dobrze kłamać, manipulować innymi, umieć sobie robić jaja z siebie i z innych i wyzbyć się wszelkiego poczucia obciachu. Kiedyś celebryta to był artysta, to był intelektualista, to był ktoś ważny. Dzisiaj ten termin kojarzy się bardziej z osobami ze ścianki. Ja bardzo słabo siedzę w tych newsach, w
tak zwanych, w tych wszystkich ploteczkach. Nie wchodzę na portale plotkarskie, bo się tam po prostu brzydzę, na kupowanie gazet brukowych, chociaż one są bardzo tanie, tych kolorowych. Szkoda mi nawet tej małej kasy, więc niespecjalnie śledzę. Ale przychodzi mi do głowy na przykład właśnie taki, wiem, że takim był pan, nie mam nic przeciwko niemu, ale on zdaje się w tej chwili nawet walczy w jakichś walkach MMA czy innych, Burnejka. Wiem, że ktoś się do mnie zwrócił i poprosił o wypowiedź na temat pana Burnejki. Ja kompletnie nie wiedziałem, kto to jest. Później się dowiedziałem, że to jest koksu. Obejrzałem sobie parę filmików, którymi on zdobył niesłychaną popularność, jakieś miliony wejść na YouTubie, gdzie opowiadał, że dzisiaj będziemy napierdalali biceps i musicie zjeść dużego stejka. No i ludzie oszaleli z zachwytu nad jego wdziękiem, kulturą słowa, no i w ogóle tężyzną fizyczną, na pewno pozyskaną wskutek ciężkich ćwiczeń i treningów wyłącznie. Jadł dużo kurczaka. Celebrytów kreuje głównie internet, portale internetowe i ta kolorowa prasa, rubryki towarzyskie, takie tego typu publikacje, no właśnie prasa brukowa, tabloidy. Tam te osoby mają swoje miejsce, tam jest szansa na to, żeby się pojawić z byle powodu. Tak naprawdę wystarczy zrobić coś kontrowersyjnego albo być po prostu chamem i zwrócić na siebie tym uwagę. Tak też się udaje. Właściwie nie trzeba specjalnie się wysilać. Takie mam wrażenie, że naprawdę można wziąć każdego człowieka z ulicy i za pomocą paru sprytnych ruchów zrobić z niego celebrytę. Zobaczymy, czy nasza celebrytka Beata Pruska jest już w jakikolwiek sposób rozpoznawalna przez osoby obce. Eksperyment będzie polegał na tym, iż podejdę do Beaty, poproszę ją o zrobienie zdjęcia. Poproszę też obcą osobę z tłumu, żeby to zdjęcie zrobiła. Mam nadzieję, że zainicjuje reakcję łańcuchową, która pokaże nam, że ludzie chcą z nią sobie robić zdjęcia czy brać autografy. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
popularność to jest coś, o czym nie należy myśleć, moim zdaniem. Dlatego, że ona ma sama w sobie chorobę. Popularność ma w sobie chorobę, dlatego, że wpędza człowieka w coś, na czym potem już nie jest w stanie zapanować. Potem, jak mu tego brak, strasznie cierpi. Potem nic innego nie robi, żeby tylko wszystko, żeby być popularnym. Spotykałem takich ludzi, którzy po prostu byli zaniepokojeni, że ich ktoś nie poznaje. Ludzie zawsze się fascynowali niezwykłymi postaciami. Przecież mitologia, kultura każdej społeczności jest oparta na takich fascynacjach. Kiedyś wierzyliśmy w bogów, teraz wierzymy w gwiazdy i celebrytów. Jeżeli mówimy o gwieździe, czyli o kimś, kto może być autorytetem, kto reprezentuje jakieś wartości, to dobrze, że ludzie się nim fascynują. Natomiast jeżeli mówimy o celebrytach, czyli takich wydmuszkach, gdzie w środku nie ma nic, to jest to fascynacja, która do niczego dobrego nie prowadzi. Ale te fascynacje nam są potrzebne. Nasza codzienność jest czasami bardzo trudna, czasami szara. Często potrzebujemy my, przeciętni ludzie, takiego oderwania się od rzeczywistości. To jest bardzo prosty sposób. Poczytać o czyimś życiu. Poczytać o tym, kto z kim i dlaczego. Zachwycić się romansami. Szczególnie, że te kariery celebryckie są pompowane niesamowitymi historiami. Ta papka informacyjna, która jest jakby produkowana masowo na różnych portalach plotkarskich i w tabloidach, jest też dostosowana do nikłego intelektu społecznego naszego. O, to jest dobre, nie? To? No. Co widzę, że są profeska, na spontanie polecam. Właśnie z tyłu zrobić. No zobaczymy, w sumie cały czas jest podobnie to samo, tak? A ty będziesz jako narrator. To się wytnie. To co mówisz, to zostanie. Wszystko co powiesz ty będzie wykorzystane przeciwko tobie, także pamiętaj. No wiem, dlatego muszę uważać, żeby nie powiedzieć za dużo. Zamierzam bardzo natapirować tył i wspiąć to właśnie w dużego koka. Wizaż? Kto wizaż? Ja. I co planujesz dzień zrobić? Smoki guy. Tylko? Po prostu? Ja mówiłem i Sylwii mówiłem i Magdzie, że to ma być więcej coś niż więcej niż make-up. No to będzie smoki dobra. Może zrobić każdy, no bądźmy szczerzy. Chodziło o to, żeby to było teatralne dzisiaj. Mm-hmm. Czyli bardzo intensywne. Wiesz, ma... pokaż mi się w tej kietce w ogóle, wstań, wiesz? Tak, z takimi grubymi kachami. Ale ja też muszę mieć coś, co będzie mi pasowało ogólnie do twarzy, że znowu nie zrobię mi zdjęć, wiesz. To nie spowoduje, że ten makijaż nie będzie takim zwykłym makijażem. Mm-hmm. Ja mam takie... Wiesz, smoki nie będzie zwykłym smoki. Cokolwiek nie zrobisz, nie będzie takim zwykłym, który zawsze robisz, tak? Co zwróci tą uwagę, co coś bardziej teatralnego, coś, co nie jest na co dzień. Ładne wzorujące od oka, tutaj kończące się na poliku. No można takie czy nawet jakieś, z jednej strony. Może z jednej, ale symetrycznie fajnie by to wyglądało, bo sukienka jest symetryczna. Tak, no właśnie o to chodzi. Tak. Żeby to się skomponowało i żeby to nie było zwyczajne. A może jeszcze nad tymi kreskami bym coś zrobiła, na przykład na dole bym zrobiła taką fajną kreskę razem z tym kocim okiem i powiedzmy w załamaniu tutaj też taką kreskę jakąś taką wywiniętą. No, taki... Wiesz, że będzie ci widać te... Wiem. Zgrzewy tutaj, bo nie mam czym tego przykryć, bo musiała... Coś tam jeszcze można? Chyba, że zrobimy... Można zrobić też tak, że tylko z tej strony ci puścić ten pasmo, to takie podniesione. No zobaczymy. Chodź do nas, bo już czeka na nas limuzyna. Ale wiecie co, tak szczerze powiem, to ten makijaż to nie jest to, o co nam do końca chodziło. Że Danielowi chyba chodziło troszkę o coś innego. Tu naprzód jest sukienka. To zaraz ją... No to już, tak? To jest twoje ostatnie wyjście. Wiem, szkoda. Twojej karierze. Podobało mi się. Myślisz, że jeszcze cię zapraszam? Mówiąc o celebrytach, mówimy o kilku poziomach. To jest plankton celebrycki. No właśnie takie osoby, które niczym się nie wyszczególniają, ale na przykład dały uwieść się kamerze w czasie euro, prawda?
przyciągnęły uwagę. Podobno to było spontaniczne. Oczywiście mówię o pani Siwiec, to jest wiadome. Ja uważam, że takim najbardziej rasowym celebrytą był Wiśniewski, a potem być może Majewski z telewizji. Teraz Kuba, który jest celebrytą i antycelebrytą jednocześnie. Pani Mucha, która gdyby lepiej śpiewała, to pewnie nie byłaby celebrytką, ale ponieważ jednocześnie śpiewa, występuje, otwiera festiwale i tak dalej, to jest taką osobą do wszystkiego, czyli taką, która rozmaite rzeczy poszczególnie umie, tak nie za dobrze w jakiejś szczególnej mierze. Właśnie jadę limuzyną na Gala Moda i Styl. Jadę na tą imprezę dzisiaj sama. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Mam miejsce w pierwszym rzędzie podczas pokazu. Jestem bardzo podekscytowana i się cieszę. Podoba mi się strasznie dzisiejsza moja kreacja od Diany. Makijaż i fryzura jest też bomba. No, i to tyle. Niestety to się miesza w tych czasach, celebrytę z artystą, czego dawniej nie było. I to jest nie do końca fajne, dlatego że żeby tylko być po prostu i nie mieć żadnego talentu, a pokazywać się, cały czas epatować swoją osobą, to nie jest do końca fajne, myślę. Ale jest mnóstwo utalentowanych ludzi, co pokazują programy, te wszystkie X-Faktory, wszystkie wokalne te programy, które są. Że jest mnóstwo bardzo utalentowanych, charyzmatycznych ludzi. Tylko niekoniecznie muszą być nazywani zaraz celebrytami, tylko po prostu zdolnymi, artystycznie uznalnionymi młodymi ludźmi. Na pewno niepotrzebny jest wielki talent ani warsztat, żeby zostać celebrytą, ale chciałabym zwrócić uwagę wszystkich na to, że na Zachodzie, w Ameryce, słowo celebrity właściwie oznacza osobę znaną i czasem z ogromnym dorobkiem. Osobę, która zrobiła, jak to się mówiło jeszcze w dawnych czasach, karierę towarzyską również. I to nie jest odbierane, to sformułowanie, jako coś pejoratywnego. A w Polsce od pewnego czasu nazwanie kogoś celebrytą czy celebrytką to jest straszna ujma i hańba. Uważam, że tak być nie powinno. Czy w dzisiejszych czasach jest ważny warsztat w życiu artysty albo osoby, która w ogóle funkcjonuje w tak zwanym show biznesie? Otóż moim skromnym zdaniem jest konieczny. Przynajmniej tak powinno być. Niestety świat dzisiaj trochę ewoluuje. Nie wiem, czy w dobrą stronę. To już pozostawiam ocenie słuchacza, widza. Bowiem mamy dzisiaj coraz większe, częstsze przykłady ludzi, którzy znani są tylko z tego powodu, że są znani, zupełnie nie reprezentując żadnego talentu, żadnego wzoru do naśladowania. Czy pan pozwoli, że za panu ściskam rękę, bo już trzeci raz mam to przyjemność. Dziękuję bardzo. Hollywood. Teraz to prawie każdy jest nazywany celebrytą, kto wyląduje niekoniecznie na okładce, ale kto się pokazuje na różnych imprezach. Ja akurat troszeczkę jestem wycofany w tej materii. Mało jakby uczęszczam i eksponuję siebie, bo uważam, że mój świat jest moim intymnym światem i staram się go zachowywać głównie dla siebie. A to, że mówią o nas, że jesteśmy celebryci, ale co, ja celebruję to wtedy, kiedy akurat miałem urodziny taty. To była celebracja naprawdę, to jest celebracja. Fotografowie czy paparazzi, jak kto woli, robią zdjęcia po to, żeby mieć z tego pieniądze. Mnóstwo jest artystów również, którzy specjalnie mówią im, gdzie mają się spotkać, gdzie mają, bo chcą istnieć, chcą być na świeczniku. Ok,
okej. Z punktu widzenia marketingu jestem w stanie to zrozumieć. Okay. To jest już wolny wybór każdej z jednostek. No, znaczy niech każdy robi to, co potrafi najlepiej po prostu. No i tak samo jak celebryci, niech eksponują swoje wdzięki, głównie celebrytki, bo to głównie one są teraz na świeczniku. Artyści, wokaliści, aktorzy, niech grają najlepiej jak potrafią, niech śpiewają. Ja też staram się. Zwykle mówi się pogardliwie celebrytka właśnie o osobie, która tak się wzięła znikąd, nie wiadomo właściwie czy tańczy, czy śpiewa, czy prowadzi imprezy, czy jest aktorką, czy może dziennikarką, ale twarz staje się znana poprzez głównie internet. W tej chwili doszło to medium do radia, do telewizji, do filmu internet. I wielu osobom się wydaje, że internet kształtuje głównie gusta społeczeństwa w dzisiejszych czasach. Ale nie jest jeszcze tak do końca jednak. Jednak bardziej telewizja, prasa, radio na pewno niż internet. Chociaż osoby, które mają dużo wejść w internecie, blogerki modowe czy niezawodowe startujące piosenkarki się tym bardzo szczycą. I potem ta kariera zwykle przenosi się do tych mediów przez wszystkie pokolenia bardziej obserwowanych, bym powiedziała. Bo jednak internet nadal, ja akurat od świtu do nocy siedzę w internecie, a mam swoje lata, ale jest jednak domeną bardzo młodych ludzi. Ja nienawidzę wręcz trzech słów. Gwiazda, kariera i show biznes. Show biznes dlatego, że w Polsce to ani show, ani biznes. To nie Stany. Gwiazdy mamy na niebie. Ten, kto się uważa za gwiazdę, to jest mocno stuknięty i to mówię bardzo delikatnie. A kariera, też tego nienawidzę, bo ja nie jestem karierowiczem. A celebryta kojarzy mi się z kimś takim, kto trochę reprezentuje pustkę. Mam nadzieję, że ja się do tych ludzi nie zaliczę. Cześć dziewczyny, czy znacie taką osobę jak Beata Pruska? No tak, tak. Znamy, wiesz, to pani. Tak, to pani. Tak, znam. Tak, to pani. Tak, znam panią. Tak. Znam. Nie, za wysoko. Głowo generalnie chcemy mieć amfas w stronę obiektywu. Podnieś ramiona. O, dobra. Głosy taki wiesz. Szerzej łokcie. O, świetnie. Świetnie. Bardziej nad pół kroku do tyłu. Bo to właśnie wentylator. O, więcej. Moja rada jest taka, dziewczyna, zastanów się i wybieraj, ale wybieraj świadomie. To nie jest zły wybór, jak zostaniesz celebrytką i to nie jest zły wybór, jak powiesz, dziękuję, to było doświadczenie, ale rób to świadomie, z pełną wiedzą o tym, co cię czeka. Fotoreporterzy często biorą udział w różnych trikach i często zrobią to bardzo chętnie, z tym, że nasze gwiazdy mają tak wielkie mniemanie o własnym debeście, że często zapominają o tych fotoreporterach i niestety od początku do końca muszą się taplać w płytkim brodziku intelektualnym. Społeczeństwo oczekuje przede wszystkim totalnego ognia, a nie ciepłych lód. Jeszcze jeden skandal w internecie, film, upragniona sława zapuka do drzwi. Pośród celebrytów pokażesz swą twarz, czy wystarczy sprytu?